Słońce powoli zachodziło za horyzont, nadając nieboskłonowi piękne odcienie czerwieni. Spaceruję ulicami miasta, zamyślona i znużona codziennym życiem. Moje myśli są pełne zmartwień i trosk, które nie dają mi spokoju. Zbliża się burza, a pierwsze krople deszczu zaczynają padać. Przyspieszam kroku, chcąc zdążyć do domu przed ulewnym deszczem. Nagle, przez swą rozkojarzoną głowę, dostrzegam postać na przystanku autobusowym. Mężczyzna w eleganckim garniturze, delikatnie przytrzymujący swoją spaloną papierosowym dymem. Jego wygląd sprawia wrażenie zagubionego i zaniepokojonego. Zatrzymuję się i przyglądam mu się z ciekawością. Przepraszam, czy potrzebuje pan pomocy? Wygląda pan na zagubionego, mówię do nieznajomego, wychodząc z ukrycia moich własnych myśli. Mężczyzna obraca się w moim kierunku, a jego oczy spotykają się z moimi. Na chwilę widzę w nich iskrę zaskoczenia, ale szybko zmienia wyraz twarzy na uprzejmy uśmiech. Dziękuję za twoją troskę, odpowiada z wdzięcznością w głosie. Tak, jestem trochę zgubiony. Nigdy wcześniej nie byłem w tym mieście. Czy wiesz, jak dostać się na dworzec kolejowy stąd? Odpalam w głowie swoją wiedzę o okolicy i rozpoczynam wnikliwe myślenie. Podpowiedzi, jak dostać się na dworzec, lecą mi przez umysł, jak roje pszczół. Oczywiście. Wskazuję ręką w kierunku przystanku kolejowego. Musisz iść tą ulicą, skręcić w lewo na drugim skrzyżowaniu, a potem kontynuować prosto przez park. Dworzec kolejowy będzie po drugiej stronie. Mężczyzna wygląda na ulgę, a jednocześnie wdzięczność. To miłe uczucie, kiedy potrafisz komuś pomóc w trudnej sytuacji. Dziękuję ci bardzo, mężczyzna odpowiada, kierując na mnie uśmiech pełen wdzięczności. Jestem w mieście na krótką wizytę, więc każda pomoc jest mile widziana. Patrzę na jego twarz i widzę w niej coś, co sprawia, że moje serce szybciej zaczyna bić. Nieznajomy jest przystojny i wydaje się być osobą o interesującej historii. Nie mogę odmówić. Nie ma sprawy. Chciałbyś, żebym cię odprowadziła? W końcu zmierzasz w tę samą stronę. Mężczyzna uśmiecha się szczerze, a jego oczy lśnią dziwnym blaskiem. Bardzo by miło było mieć towarzystwo podczas spaceru. Dziękuję, że się zgodziłaś. Wspólnie ruszamy w kierunku dworca kolejowego, a ja nie mogę przestać myśleć o tej niespodziewanej spotkanej osobie. Przez park, ulicami miasta, rozmawiamy o naszych życiach, pasjach i marzeniach. Muszę przyznać, że niezwykle mnie zaintrygował. Ciekawość gryzie mnie od środka, ale staram się zachować spokój i nie zadawać zbyt wielu pytań. Jest coś w nim, co sprawia, że chcę poznać więcej. Zaczynam rozmowę, próbując dowiedzieć się, skąd pochodzi i jak trafił do tego miasta. Jestem z małego miasteczka, które znajduje się daleko stąd, odpowiada mężczyzna, lekko nachylając głowę. Właściwie, jestem tutaj w ramach pewnej misji. Jego odpowiedź po moją ciekawość. Tajemniczość, która otacza go, sprawia, że moje serce bije jeszcze szybciej. Misji? Zadaję pytanie, próbując zachować spokojny ton. To brzmi intrygująco. Czym się zajmujesz? Mężczyzna lekko się uśmiecha, a jego oczy zaczynają emanować tajemniczym blaskiem. To jest długa historia. Pracuję dla organizacji rządowej zajmującej się bezpieczeństwem. Mój umysł pęka od pytań. Kim jest ten mężczyzna? Jakie jest jego zadanie? Czy powinnam wierzyć w to, co mówi? Z jednej strony, czuję się związana z nim przez te chwile spontanicznego spotkania. Z drugiej strony, czuję wewnętrzne ostrzeżenie, które mówi mi, że powinnam zachować ostrożność. Patrzę na nieznajomego, próbując odczytać coś więcej z jego spojrzenia. Jednak jestem świadoma, że nie mogę od razu wyciągać pochopnych wniosków. Właśnie zaczyna się nasza historia, a ja nie mogę przewidzieć, jakie tajemnice skrywa ta tajemnicza osoba, w której przypadkowo się zakochałam. Kiedy nasze drogi rozeszły się na dworcu kolejowym, nie wiedziałam, że to nie koniec naszej historii. Niespodziewanie otrzymałam wiadomość od nieznajomego. Jego imię to Michał i zaprosił mnie na randkę. Byłam zaskoczona, ale jednocześnie ciekawa, więc zdecydowałam się przyjąć zaproszenie. Spotykamy się w przytulnej kawiarni w centrum miasta.
Przy wejściu zauważam Michała, który uśmiecha się do mnie, sprawiając, że moje serce robi mały skok. Jest przystojny i elegancki, a cała sytuacja sprawia, że czuję się jak w romantycznym filmie. Przez całą wieczność rozmawiamy o naszych pasjach, marzeniach i życiowych doświadczeniach. Podczas naszej rozmowy odkrywam, że mamy wiele wspólnych zainteresowań. Czuję się, jakbyśmy znali się od dawna. Michał jest czarujący i uwodzicielski. Wpływa na mnie swoją obecnością i gestami. Daje mi komplementy i skradające spojrzenia, które podgrzewają atmosferę między nami. Po kilku godzinach, które spędzamy razem, zaczynam czuć, że coś między nami się rozwija. Nasza relacja rozwija się w szybkim tempie, a ja coraz bardziej angażuję się emocjonalnie. Michał sprawia wrażenie doskonałego partnera czułego, uwodzicielskiego i zainteresowanego. Spędzamy coraz więcej czasu razem, poznając się coraz lepiej. Nasze spotkania wypełnione są rozmowami, śmiechem i wspólnymi zainteresowaniami. Jednak coś w tym wszystkim zaczyna mnie niepokoić. Zauważam pewne niewielkie niezgodności w jego opowieściach, a czasami wydaje się, że ukrywa coś przed mną. Moja intuicja podpowiada, że może kryć się za tym jakaś tajemnica. Postanawiam zagłębić się w jego przeszłość. Zaczynam badać informacje na temat Michała, przeszukując internet i porozmawiając z ludźmi, którzy mogliby znać go lepiej. W miarę jak odkrywam kolejne fakty, moje obawy zaczynają nabierać mocy. Okazuje się, że Michał miał kilka poprzednich związków, które zakończyły się niepowodzeniem. Istnieją doniesienia o jego manipulacyjnych zachowaniach i skłonności do wykorzystywania innych ludzi dla własnych korzyści. To odkrycie wzbudza we mnie niepokój, ale również wzmacnia moją determinację, aby dowiedzieć się prawdy. Chcę rozmawiać z Michałem i dać mu szansę wyjaśnienia, zanim podejmę ostateczną decyzję. W końcu nadchodzi moment, kiedy siadam z Michałem naprzeciwko siebie i zaczynam rozmowę o naszej relacji. Wyrażam swoje obawy i podzielam się swoimi odkryciami. Jego reakcja jest początkowo zaskakująca, wydaje się zaskoczony i nieco przestraszony. Jednak w miarę jak rozmowa się rozwija, zaczyna się bronić i wyjaśniać, że to tylko plotki i nieprawdziwe oskarżenia. Wewnętrznie czuję, że to nie wszystko. Istnieje coś, co nie daje mi spokoju. Pytam Michała bezpośrednio o te niezgodności w jego opowieściach i o to, dlaczego odkryłam takie rzeczy na temat jego przeszłości. Początkowo próbuję się tłumaczyć, szukając wymówek, ale w końcu pod wpływem mojej uporu i narastającej frustracji, zaczyna wyjawiać pewne fragmenty prawdy. Okazuje się, że rzeczywiście były nieprawidłowości w jego przeszłości. Przyznaję, że miał trudne związki i problemy z zaufaniem, ale zapewnia mnie, że teraz się zmienił. Jestem zdumiona i nie wiem, jak zareagować na te informacje. Czuję się zagubiona i zdezorientowana. Czy mogę mu wierzyć? Czy ta zmiana jest prawdziwa? To są pytania, które mnie gnębią, ale nie mogę dać się ponieść emocjom. Muszę zbadać to dokładniej, zanim podejmę jakiekolwiek decyzje dotyczące naszej przyszłości. Po naszym spotkaniu moje serce jest wstrząśnięte. Nie jestem pewna, czy mogę uwierzyć w te zapewnienia Michała. Czuję się zagubiona i emocjonalnie zmęczona. Potrzebuję czasu i przestrzeni, aby zrozumieć, jakie są moje prawdziwe uczucia. W kolejnych dniach rozważam wszystkie informacje, które odkryłam o Michału i naszej relacji. Przeszukuję swoje własne emocje i analizuję, jak te nowe odkrycia wpływają na naszą więź. Nagle, w jednej chwili, wszystko staje się jasne. Pamiętam jeden szczególny moment naszej rozmowy, kiedy Michał wyglądał na przestraszonego, gdy mówił o swojej przeszłości. Było w jego spojrzeniu coś, co odsłoniło tajemnicę, której nie chciał mi ujawnić. Rozumiem, że nie mogę dłużej ignorować ostrzeżeń, które otrzymałam. Muszę zebrać odwagę i konfrontować Michała, żeby dowiedzieć się prawdy. Zaczynam dochodzenie, przeprowadzając kolejne badania i wnikając w sprawy związane z Michałem. Odkrywam więcej informacji, które wskazują na to, że jest on wyłudzaczem pieniędzy. To jest prawda, której nigdy nie chciałam poznać. Wszystko, co miałam z Michałem, było oszustwem. Kiedy odkrywam prawdę o Michału, moje serce pęka na kawałki. To, co wydawało się miłością, okazuje się jedynie iluzją.
Wszystkie te piękne chwile spędzone razem, wspólne rozmowy i obietnice przyszłości, wszystko to było zbudowane na kłamstwach. Czuję się zdradzona i oszukana. Nie potrafię uwierzyć, że mój ukochany partner okazał się być zwykłym wyłudzaczem pieniędzy. Wszystkie te uczucia, które się między nami rozwijały, były manipulacją. Ból w moim sercu jest nie do zniesienia. Nie mogę pozwolić, żeby Michał umknął od odpowiedzialności za swoje czyny. Zdecydowana, że muszę go skonfrontować, szukam go i spotykam w miejscu, gdzie mieliśmy nasze ostatnie spotkanie. Mój głos drży, gdy wypowiadam jego imię. Michał, jak mogłeś? Jak mogłeś mnie tak skrzywdzić? Michał patrzy na mnie z wyrzutem w oczach, ale nie ma żadnych słów usprawiedliwiających jego zachowanie. Wiedział, że gra się skończyła. Przepraszam, mówi z chwiejnym głosem. Nie powinienem był cię wciągać w to. To była moja chciwość i zły wybór. Ale wiesz, że to nie były tylko pieniądze, które interesowały mnie. Zakochałem się w tobie, kropka. Te słowa wywołują we mnie jeszcze większą frustrację. To nie jest miłość. To tylko kolejna manipulacja. Próbował zagrać na moich uczuciach, ale teraz przekonał się, że nie dam się już więcej oszukać. Ostatecznie żegnam go. To nie jest łatwe, ale muszę zdobyć się na odwagę i odrzucić toksyczną relację, która tylko zrujnowała moje zaufanie i poczucie własnej wartości. Po bolesnym pożegnaniu z Michałem muszę skonfrontować się z emocjami, które mnie przytłaczają. Ból, gniew, żal, wszystkie te uczucia mieszały się we mnie, powodując ogromną pustkę. Jednak nie zamierzam pozwolić, aby to doświadczenie zniszczyło mnie. Z pomocą najbliższych osób zaczynam odbudowywać swoje życie. Terapia, wsparcie przyjaciół i rodziny oraz skupienie na swoim rozwoju osobistym stają się kluczowe w moim procesie uzdrawiania. Zaczynam również zadawać sobie pytania o moje własne wybory i o to, co przyciągnęło mnie do Michała. Przez refleksję uczę się na błędach i obiecuję sobie, że nigdy więcej nie pozwolę, aby ktoś wykorzystał moją wiarę i zaufanie. W miarę upływu czasu odkrywam siłę, o której nawet nie wiedziałam, że ją posiadam. Przez to doświadczenie staję się silniejsza i bardziej niezależna. Wzmacniam swoje granice i uczę się słuchać swojej intuicji, nie ignorując żadnych znaków ostrzegawczych. Przez otwarcie się na nowe doświadczenia odkrywam również prawdziwych przyjaciół, którzy wspierają mnie na każdym kroku. Ich wsparcie i miłość pomagają mi przezwyciężyć trudne chwile i przywracają wiarę w dobroć ludzi. W miarę jak czas płynie, zaczynam stopniowo wychodzić z cienia przeszłości. Otwieram się na nowe możliwości i zaczynam budować nowe relacje oparte na zaufaniu i autentyczności. Pomimo bolesnej lekcji, którą przeszłam, nie zamierzam pozwolić, aby to wydarzenie zdefiniowało moje życie. Wiem, że zasługuję na prawdziwą miłość i szczęście. Pracuję nad tym, aby znaleźć równowagę w sobie i otworzyć się na nowe szanse. Na końcu tego trudnego procesu dochodzenia do siebie i odbudowy mojego życia uczę się również przebaczać. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia o tym, co się stało, ale daje mi wolność od ciężaru związanej z tym urazy. Przebaczenie Michałowi jest trudne, ale to jest krok, który podejmuję, aby uwolnić się od przeszłości. Przebaczenie daje mi możliwość rozpoczęcia nowego rozdziału i skupienia się na swoim własnym szczęściu. Choć ta historia skończyła się zranieniem i zdradą, jestem pewna, że znajdę prawdziwą miłość i szczęście. Dzięki temu doświadczeniu staję się silniejsza, mądrzejsza i bardziej gotowa na to, co przyniesie przyszłość.